Tekst manny na 24 listopada. A sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał sumienie czyste przed Bogiem i przed ludźmi. Dzieje Apostolskie rozdział 24, werset 16. Komentarz parałuzyjny. Nasze sumienie, jak wszystkie inne cechy naszej upadłej natury, wymaga regulacji. Jeśli nasze sumienie ma być regulowane, musimy posiadać pewien wzorzec, według którego można je nastawiać i regulować. Sumienie jest jak zegar, którego tarcza jest odpowiednio oznakowana godzinami, lecz którego dokładność w odmierzaniu czasu zależy od właściwego ustawienia głównej sprężyny tak, by prawidłowo wskazywał on godzinę. Podobnie jest z sumieniem. Jest ono gotowe wskazywać dobro i zło, lecz na prawdziwości jego wskazań co do dobra i zła można polegać dopiero wtedy, gdy zostanie ono naregulowane w odniesieniu do nowej głównej sprężyny, nowego serca i czystej woli, doprowadzonych do pełnej harmonii z prawem miłości przedstawionym w Słowie Bożym reprint nr 2733. Komentarz epifaniczny. Tak jak sprawiedliwość jest podstawą Boskiego Tronu, tak powinna być podstawą wszystkich naszych czynów jako dzieci i sług Bożych. Składa się ona z obowiązkowej miłości do Boga z całego serca, umysłu, duszy i siły oraz z miłości do bliźniego jak do siebie samego. Możemy być pewni, że żadna służba dla Boga czy człowieka, świadczona wbrew wymaganiom sprawiedliwości, nie nadaje się do przyjęcia przez Boga i jest szkodliwa dla innych oraz nas samych. Być posłusznym to jest czynić sprawiedliwość, jest bowiem lepiej, niż składać ofiarę, gdy ta ofiara składana jest z pogwałceniem sprawiedliwości. Jak święty Paweł. Powinniśmy stale czuwać, by sprawiedliwie postępować wobec Boga i człowieka, gdyż tylko w ten sposób nasze sumienie może nie oskarżać nas o grzeszenie wobec Boga i współbliźnich. Wówczas, w oparciu o takie dobre sumienie, będzie miejsce na naszą ofiarę, która, jeśli zgodna z duchem, słowem oraz opatrznością Pana, będzie nadawać się do przyjęcia. Równoległe cytaty według przekładu Biblii gdańskiej. Dzieje apostolskie, rozdział 23, werset 1, a Paweł pilnie patrząc na one rady, rzekł: Mężowie bracia, ja ze wszystkiego sumienia dobrego chodziłem przed Bogiem aż do dnia tego. Rzymian, rozdział 2, wersety 14 i 15, bo ponieważ poganie nie mający zakonu, z przyrodzenia czynią, co jest w Zakonie ci, Zakonu nie mając. Sami sobie są Zakonem, którzy ukazują skutek Zakonu, napisany na sercach swych, z poświadczaniem sumienia ich i myśli we współ siebie oskarżających albo też wymawiających. Rozdział 9 werset pierwszy Prawdę mówię w Chrystusie, a nie kłamie. W czym mi poświadcza sumienie moje przez Ducha Świętego. Cały rozdział czternasty, a tego, który jest w wierze słaby, przyjmujcie, nie na sprzeczania około sporów, bo ci jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzyny jada. Ten, który je, niech lekce nie waży tego, który nie je, a który nie je, niech nie potępia tego. Który je, albowiem go Bóg przyjął. Ktoś ty jest, co sądzisz cudzego sługa? Panu własnemu stoi, albo upada, a ostoi się, albowiem go Bóg może utwierdzić. Bo jeden różność czyni między dniem a dniem, a drugi każdy dzień zarówno sądzi, każdy niech będzie dobrze upewniony w zmyśle swoim. Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega. A kto nie przestrzega dnia, Panu nie przestrzega, kto je, Panu je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, Panu nie je, a dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas sobie nie żyje, i nikt sobie nie umiera. Bo choć żyjemy, Panu żyjemy, choć umieramy, Panu umieramy, przetoż choć i żyjemy, choć i umieramy, Pańscy jesteśmy. Gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował. Ale ty przecież potępiasz brata Twego? Albo też ty czemu lekceważysz brata Twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową? Bo napisano, jako żyje ja, mówi Pan, iż mi się każde kolano ukłoni i każdy język wysławiać będzie Boga. A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu. A tak już nie sądźmy jedni drugich, ale raczej to rozsądzajcie, abyście nie kładli obrażenia, ani dawali zgorszenia bratu. Wiem i upewnionym jest przez Pana Jezusa, iż nie masz nic przez się nieczystego, tylko temu, którym nie ma co być nieczystym, to temu nieczyste jest. Lecz jeśli dla pokarmu brat Twój bywa zasmucony, już nie postępujesz według miłości. Nie zatracaj pokarmem Twoim tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy dobro wasze bluźnione nie będzie. Albowiem Królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, bo kto w tych rzeczach służy Chrystusowi. Miły jest Bogu, a przyjemny ludziom. Przetoż wtedy naśladujmy tego, co należy do pokoju i do społecznego budowania. Dla pokarmu nie psuj sprawy Bożej. Wszystkoć wprawdzie jest czyste, ale złe jest człowiekowi, który jest obrażeniem. Dobrać jest, nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy. Którą się brat twój obraża albo gorszy, albo słabieje. Ty wiarę masz. Miejże ją samu siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który samego siebie nie sądzi w tem, co ma za dobre. Ale kto jest wątpliwy, by jadł, potępiony jest, iż nie jest z wiary, albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. Pierwszy Koryntów rozdział ósmy, wersety od 7 do 13. Ale nie we wszystkich jest ta umiejętność, albowiem niektórzy sumienie mając dla bałwana aż dotąd jedzą jako rzecz bałwaną ofiarowaną, a sumienie ich będąc mdłe, pokalane bywa. Aleć nas pokarm nie zaleca Bogu, bo choćbyśmy jedli, nic nam nie przybywa, a choćbyśmy i nie jedli, nic nam nie ubywa. Jednak baczcie, aby znać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu. Albowiem jeśli kto ujrzał cię, który masz umiejętność, w bałwochwalni siedzącego, a zaż sumienie onego, który jest mdły, nie będzie pobudzony ku jedzeniu rzeczy bałwanom ofiarowanych? I zginie dla onej twojej umiejętności brat mdły. Za którego Chrystus umarł. A grzesząc tak przeciwko braciom i mdłe ich sumienie obrażając, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. To rozdział dziesiąty, wersety od dwudziestego siódmego do trzydziestego pierwszego. A jeźliby was kto zaprosił z niewiernych, a chcecie iść, wszystko, co przed was położą, jedzcie, nic nie pytając dla sumienia. Ale by wam kto rzekł, to jest bałwanom ofiarowane, nie jedzcie dla onego, który to oznajmił i dla sumienia, albowiem pańska jest ziemia i napełnienie jej. A powiadam dla sumienia, nie twego, ale onego drugiego. Bo, przedże wolność moja ma być osądzona od cudzego sumienia, a ponieważ ja z dziękowaniem pożywam, czemuż oto mam być bluźniony, za co ja dziękuję? Przetoż lubicie, lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie. Drugi Koryntów rozdział pierwszy, werset dwunasty. Albowiem to ci jest chluba nasza, świadectwo sumienia naszego, Żeśmy w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Bożej na świecie obcowali, a najwięcej między Wami. To rozdział czwarty werset drugi, Aleśmy się odrzekli skrytej stromoty, nie obchodząc się chytrze, ani fałszując słowa Bożego, ale objawieniem prawdy zalecając samych siebie u każdego sumienia ludzkiego przed obliczem Bożym. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy wersety piąty i dziewiętnasty, lecz koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego, i z wiary nieobłudnej. Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, szkodę podjęli w wierze. Rozdział trzeci werset dziewiąty, mający tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Żydów rozdział 9 werset 14, jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez ducha wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. To rozdział 10 werset 22, przystąp mysz z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Rozdział 13, werset 18. módlcie się za nami, albowiem ufamy, iż mamy dobre sumienie, jako ci, którzy się chcemy we wszystkim dobrze zachować. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset 19. bądź to jest łaska, jeśli kto dla sumienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie. Rozdział trzeci wersety szesnasty i dwudziesty pierwszy, aby w tem, w czym was pomawiają jako złoczyńców, zawstydzili się ci, którzy nagane dawają waszemu dobremu obcowaniu w Chrystusie. Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas, nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica wspólna sumienia dobrego u Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przypowieści Salomonowe rozdział 28, werset 1. Uciekają niezbożni, choć ich nikt nie goni, ale sprawiedliwi, jakkolwiek młode, są bez bojaźni. Dzieje apostolskie rozdział 2, werset 37. A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie, bracia? Pierwszy Tymoteusza rozdział czwarty, werset drugi, w obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowanej mających sumienie swoje. Pieśni 198, 13, 130, 136, 145, 190, 244. Wiersze brzasku 109, Modlitwa wieczorna. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 4919. Pytania: Czy w tym tygodniu miałem miałam dobre czy złe sumienie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze